ostatnim czasie w centrum Sosnowca doszło do kilku włamań. Celem złodziei są głównie mieszkania przy ulicach Kiepury i Kilińskiego. To była niedziela i wstaliśmy, potem chciałem wyjść na zewnątrz, a patrzę, wszystkie zamki od wewnątrz się kręcą w koło. No i nie wiem, co się dzieje. Zadzwoniłem po syna, syn przyjechał i zobaczył, że drugie wkładki leżą na podłodze. Dodatkowo okazało się, że złodzieje nie tylko zajęli się zamkami w drzwiach mieszkania, które chcieli okraść, ale również zakleili wizjer sąsiadów z naprzeciwka oraz wykręcili żarówkę na klatce. Sposób działania sprawców jest za każdym razem bardzo podobny. Niszczą zamki w drzwiach albo do mieszkań próbują dostać się przez drzwi balkonowe. Wcześniej prowadzą dokładne rozpoznanie terenu i obserwację. Zostali sprawcy wystraszeni, ponieważ mam założony alarm i jest powiadomienie też z firmą security, która po prostu już była w drodze do nich, a gdyby nie alarm, to drzwi zostały otworzone przez rozwiert. Pozostali mieszkańcy ulic Kiepury i Kilińskiego, których mieszkania padły łupem złodziei, nie mieli tyle szczęścia, a straty z powodu kradzieży już wstępnie szacuje się na kilkaset tysięcy złotych. Włamania zaczęły się mniej więcej w połowie września, a do ostatniego doszło około 7 października. Sprawę bada policja, jednak na razie trudno mówić o jakimkolwiek przełomie. Zwykle są to grupy działające najczęściej nie tylko na terenie naszego miasta, a raczej na terenie całej aglomeracji. Często też te osoby nie wywodzą się z Sosnowca, tylko są to osoby pochodzące z miast ościennych. No zwykle bywa tak, że taka grupa upodoba sobie, zaobserwuje, przeprowadzi wcześniejsze rozpoznanie na danym osiedlu, no i dopuszcza się później tam kilku na przykład tego rodzaju czynów. Stąd ich ujęcie nie jest takie proste, w szczególności, że w żadnym z budynków, do którego weszli złodzieje, nie było kamer monitoringu. O instalację kamer już kilka lat temu prosiła część mieszkańców zaniepokojona o swoje bezpieczeństwo. Jednak pozostali lokatorzy nie wyrazili zgody na instalację monitoringu. Po ostatnich włamaniach temat kamer w blokach wrócił. Prowadziłem rozmowę tutaj z dwoma mieszkańcami, którzy byli osobiście u mnie. No wyjaśniłem im, nie zrozumieli jakby sposób realizacji tego ich wniosku. No i w tej chwili czekam na ich decyzję, mianowicie decyzję, którą wspólnie z sąsiadami podejmą. Policjanci apelują do mieszkańców, by przed opuszczeniem mieszkania pamiętali o dokładnym zamknięciu drzwi na klucz. Ponadto sugerują, by cenne rzeczy, takie jak na przykład nieużywana na co dzień biżuteria lub duże sumy gotówki, pozostawić w bankowych skrytkach. Około 4000 osób podpisało się pod petycją do wojewody śląskiego w sprawie zatrzymania prywatyzacji terenów po międzynarodowych targach katowickich i ośrodku postępu technicznego. Społecznicy ze Stowarzyszenia Nasz Park chcą, aby wojewoda rozwiązał umowę wieczystego użytkowania ze spółką Atal i przekazał tereny Parkowi Śląskiemu. Na tych terenach 21 hektarów mogłyby być różne miejsca, które służyłyby różnym obiektom, które w Parku Śląskim istnieją, czyli planetarium, zoo, wesołe miasteczko, może kiedyś fala i nawet stadion dziesięciolecia. Wiemy, że stadion Śląski. Na stadionie Śląskim są imprezy sportowe, są koncerty. Można by czasami również jako zapasowe to miejsce użytkować. I również mogłyby powstać obiekty nowe. Członkowie stowarzyszenia obawiają się, że wkrótce na terenach przylegających do Parku Śląskiego, a zdaniem społeczników historycznie do niego należących, mogą powstać deweloperskie inwestycje, m.in. osiedle mieszkaniowe. Swoją inwestycję, choć jeszcze nie wiadomo jaką, planuje spółka Atal, stąd reakcja i petycja do wojewody. Tą petycję, która trafiła do wojewody śląskiego, obecnie pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego analizują pod kątem możliwości. No i oczywiście, jeżeli tylko te możliwości będą, no to wówczas taka odpowiedź też pójdzie do stowarzyszenia. Tak jak mówię, na tą chwilę analizujemy petycję i rozważamy możliwości. Sprawy na razie nie komentują władze Chorzowa. Tereny, które są w wieczystym użytkowaniu spółki Atal, są pokryte planem zagospodarowania przestrzennego. Teren jest przeznaczony pod usługi i handel. Z kolei sama spółka Atal wystosowała w tej sprawie oświadczenie, w którym informuje m.in., że planuje zrealizować w tym miejscu inwestycję mieszkaniową wielorodzinną. Zapewnia, że chce przywrócić terenom wartości przyrodnicze i nie naruszy cennego przyrodniczo drzewostanu. Sama inwestycja, zdaniem inwestora, ma nie ingerować w przyrodę i sam Park Śląski. Jeszcze dzisiaj mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mogli przejechać nowym tunelem przy dworcu PKP. Wraz z nim otwartych zostanie kilka nowych dróg. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo tu niedaleko mieszkam i to mi ułatwi dojazd na Zieloną i na Pogorie.
A oprócz tego ja jeżdżę dużo na rowerze, a tu są zrobione ścieżki rowerowe, co mi ułatwi dojazd, nie? I właśnie przyszedłem nawet skontrolować tą robotę, ale się nie spodziewałem, że to dzisiaj ma być otwarte. Nareszcie, nie? Bo już tyle czasu żeśmy czekali, także bardzo fajnie, że już będzie otwarte. Będzie się lepiej i łatwiej jeździć? No tak, na pewno, nie? Bo teraz to jest makabra, makabra dojazd do drugiej części miasta. Ja tu 70 lat, ja to wszystko pamiętam, jak to było, jak teraz wygląda. No, zmieniło się nie do poznania. Nie do poznania. Będzie się lepiej jeździć samochodem? Na pewno, 200%. Te przejazd, jak budowali Hutę Katowice, to było otwarte 2 godziny na dobę. To można sobie wyobrazić, co się działo. Powstały tunel pod torami przy stacji Dąbrowa Górnicza Centrum połączył ulice Kościuszki i Limanowskiego. Oprócz tunelu zostanie też otwartych kilka nowych dróg. Wybudowano tu 2 ronda. Ten tunel zastąpi przejazd taki, no, powiedzmy uciążliwy, przez ulicę Konopnickiej. Teraz tam w tamtym miejscu przejazdu nie ma. Jest tunel pieszo-rowerowy. Budowa to wspólna inwestycja miasta i PKP PLK. Modernizowane są nie tylko drogi. Na stacji podróżni korzystają z nowego peronu. Nowa wiata chroni pasażerów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Wybudowane przejście podziemne w stacji umożliwia dostęp do peronu, a osoby o ograniczonej możliwości poruszania się mają ułatwiony dostęp do pociągów dzięki 3 windom. Wybudowany został także nowy peron od strony ulicy Kolejowej. W związku z otwarciem tunelu od soboty na trasę wrócą także linie autobusowe. Zła wiadomość dla kierowców jeżdżących samochodami z silnikami diesla. Cena za litr ropy w Polsce ponownie przekroczyła 8 zł. No tak, diesel to jest dobry do traktora, także wie pan, rolnicy sobie poradzą. 70 groszy poszło ponoć do góry. No, akurat ja miałem pełny bak, jeszcze nie tankowałem, ale pewnie jak będę tankował, to się zdziwię przy następnym tankowaniu. Średnia cena za litr ropy to około 8 zł i 9 groszy. Benzyna natomiast kosztuje o ponad złotówkę mniej. Cena gazu od dłuższego czasu utrzymuje się na podobnym poziomie i wynosi około 3 zł i 10 groszy na większości popularnych stacji paliw. Ja akurat dużo jeżdżę samochodem, mój mąż też dużo jeździ samochodem, więc my to odczuwamy. Za wysokie ceny, no ale co, no w całej Europie niestety te ceny są takie wysokie. Miejmy nadzieję, że jeszcze nadejdzie taki czas, że będzie taniej. Tylko nieco lepiej mają się kierowcy, którzy zdecydowali się na zakup aut elektrycznych. Cena ładowania takiego pojazdu w przypadku użycia prądu zmiennego to 1 zł i 22 grosze za kilowat. Nieco drożej wychodzi ładowanie samochodów prądem zmiennym DC o przepustowości 50 kW. Tu kierowcy zazwyczaj muszą zapłacić 1 zł i 70 groszy. Chcieli pokazać, że są tuż obok i chcą żyć tak jak inni, często potrzebują jednak pomocy. Ulicami Katowic z południowego krańca Śródmieścia na rynek przejechały dzisiaj na tandemach osoby niewidome. W ten sposób organizatorzy akcji chcieli przypomnieć o Międzynarodowym Dniu Białej Laski, który obchodzony jest 15 października. To jest bardzo potrzebne wydarzenie, żeby pokazywać, że osoby niewidome funkcjonują na co dzień wśród społeczeństwa. I że czasem niewielka pomoc ze strony tych osób widzących może dużo zmienić w jakości ich życia. Ja też nie byłabym dzisiaj w kadrze narodowej, gdyby 3 lata temu ktoś nie zaproponował mi przejażdżki rekreacyjnej na tandemie. Każdym rowerem poruszała się para składająca się z osoby widzącej jako pilot i osoby niewidomej. Na rower wsiedli m.in. urzędnicy, dyrektorzy różnych instytucji i osoby publiczne. Po zakończonym przejeździe uczestnicy mogli spędzić ze sobą czas, poznając przy okazji, jak wygląda praca w danej instytucji. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach jest w pełni dostosowana do wszelkich niesprawności, między innymi niesprawności wzrokowej. No i pana Tomka zapraszam na akademię, żeby zapoznał się z tymi możliwościami, jakie osoba niepełnosprawna z jego niepełnosprawnością ma, no powiedzmy, do dyspozycji na uczelni, jak również zaprosimy pana Tomka na zajęcia ze studentami, których przygotowujemy jako nauczycieli dla osób z niepełnosprawnością.
Organizatorem wydarzenia była Fundacja Ważni Ludzie, która od ponad 4 lat prowadzi w Katowicach wyjątkową ścieżkę edukacyjną. Naszym zadaniem jest pokazywać, jak to jest w momencie, kiedy wyłączymy zmysł wzroku. Jest to mega istotne, żeby zrozumieć przede wszystkim osoby niewidome, ale też zrozumieć samego siebie, czyli zobaczyć, jak działają ludzkie zmysły w momencie, kiedy ten najważniejszy przestaje działać. Międzynarodowy Dzień Białej Laski obchodzony jest od 1964 roku.